No, można by powiedzieć, że sondaże państwa nie rozpieszczają. W tej chwili już jest ostatni, jeden z ostatnich sondaży, daje wam ponad 40%. 204 tak szacunkowo miejsca w parlamencie. Nie boicie się tej presji, tej odpowiedzialności, która może na was spaść jako jednej partii, przykładowo oczywiście i teoretycznie jak do tej pory i w tym momencie, tworzącej rząd. Rząd jednopartyjny. No, właśnie sondaże nas rozpieszczają, pokazują w cudzysłowie oczywiście bardzo dużą przewagę Prawa i Sprawiedliwości. My podchodzimy do sondaży w sposób bardzo ostrożny. Ważniejsze są tendencje, które się pojawiają w różnych ośrodkach sondażowych. One rzeczywiście mówią o tym, że społeczeństwo zaczyna ufać Prawu i Sprawiedliwości, że to się przełoży może nawet na samodzielne rządy. Pokazuje również, jak szybko następuje destrukcja zaufania do Platformy Obywatelskiej, do PSL-u, czyli do koalicji, która rządziła Polską 8 lat. Ludzie już po prostu nie chcą tej koalicji. Natomiast to, czy Prawo i Sprawiedliwość rzeczywiście w realu, jak to młodzież mówi, taki wynik uzyska, będzie zależało od wyborów, od kampanii wyborczej, od tego, czy będziemy umieli i mieli możliwość dotrzeć do społeczeństwa z informacją o programie Prawa i Sprawiedliwości, o tym, jak chcemy naprawiać Polskę po tych 8 latach różnych dziwnych rządów Platformy i PSL-u. Myślę, że bardzo wielu ludzi, i jako przykład chcę podać Węgry, nam się wiele rzeczy nam nie podoba, między innymi ta bardzo prorosyjska w tej chwili polityka, ale na Węgrzech byłem niedawno. Węgrzy żyją skromnie. Wielu z nich ma biedę. A mimo to partia Orbana wygrywa w cuglach wybory z przewagą, jakiej w Polsce nawet nie ma, 70%. Dlaczego? Bo Węgrzy mówią tak, my możemy zacisnąć pasa. My możemy żyć skromniej przez parę lat. Możemy oszczędzać. Ale chcemy mieć absolutną pewność, że rządzą nami ludzie uczciwi. Nie złodzieje, nie aferzyści, nie ludzie, którzy idą do polityki po to, żeby się, jak to się u nas mówi, nachapać, tylko ludzie, którzy chcą służyć społeczeństwu najlepiej jak potrafią, kompetentni, przygotowani, ale przede wszystkim uczciwi. I myślę, że stąd się bierze ten wzrost poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości. Ludzie widzą, że Platforma i PSL kojarzą się wyłącznie praktycznie z aferami, z różnymi Amber Goldami, z różnymi podsłuchami, z tym, w jaki sposób czołowi politycy Platformy, ministrowie Platformy, kiedy puszczają hamulce i przestają występować przed mikrofonami, mówiąc pięknie, gładko, kiedy sobie wypili i siedzą w restauracji, nie wiedząc o tym, że ktoś słucha, co faktycznie myślą, no to właśnie wychodzi z tych taśm, w jakiej pogardzie mają mieszkańców Polski, mają swoich obywateli, którym mają obowiązek służyć. To powoduje, że ludzie odwracają się od Platformy. Widać, że Platforma w tej chwili jest gotowa obiecać wszystko. To jest coś niesamowitego. To, co Komorowski obiecywał przed drugą turą wyborów, chcąc przelicytować wręcz Kukiza w zmianach dotyczących ordynacji wyborczej. Teraz się okazuje, że znajdują się pieniądze na wsparcie polityki prorodzinnej dla dzieci. Pani premier jedzie na Śląsk, chciała zamykać kopalnie, ograniczać przemysł na Śląsku, teraz mówi wprost przeciwnie. Tu nagle będziemy wspierać, są środki na zgazowanie węgla, na infrastrukturę, na miejsca pracy. No, żyć, nie umierać. Tylko nikt już w to nie wierzy. Jest potrzebna po prostu zmiana. Oczywiście chcemy i nie boimy się samodzielnych rządów. Chcemy realizować nasz program. Również te zobowiązania, które przyjął na siebie prezydent elekt Andrzej Duda, są absolutnie realne do wykonania. To nie jest tak, że naobiecywali, bo były wybory, teraz nie będą wiedzieli, jak to realizować. Proszę poczytać wypowiedzi pana profesora Witolda Modzelewskiego, jednego z najwybitniejszych polskich finansistów, który mówi, że zobowiązania, które przyjął na siebie Andrzej Duda, które musi oczywiście wykonać rząd, bo przecież nie prezydent decyduje o ustawach, musi wykonać parlament i w jego imieniu rząd, są jak najbardziej realne. One zresztą uruchomią ogromny potencjał
społeczny, potencjał inwestycyjny, który natychmiast wzmocni również dochody do budżetu państwa. Jeżeli zwiększymy na przykład kwotę wolną od podatku do 8 tysięcy złotych, to co jest zapowiedziane, i to pozwoli każdemu podatnikowi otrzymać dodatkowo około 1 tysiąca złotych. Przecież ludzie, szczególnie ci najbiedniejsi, natychmiast tę kwotę rzucą na rynek, przeznaczą na zakup rzeczy potrzebnych do domu, sprzętów, ubrań i tak dalej, i tak dalej. Przecież te środki natychmiast wracają. To jak można mówić, że budżet je straci, że to są środki stracone? To są środki dobrze zainwestowane. Dlatego wydaje mi się, że ten przykład, wiele, wiele innych, które można by podać, pokazują, że nasz program jest absolutnie realny, ale przede wszystkim opiera się na założeniu, na pewności, że ci, którzy będą w imieniu Prawa i Sprawiedliwości sprawowali władzę, są ludźmi uczciwymi. Tego społeczeństwo oczekuje. W sobotę dosyć, no można powiedzieć, gigantyczna konwencja programowa, bardzo wiele paneli, tutaj zestawów, kilkudniowa nawet, ale obecny obóz rządzący próbuje, taki jest przekaz tego tygodnia, powiedzieć, oni urządzą Grecję w Polsce. Co pan na to? No, Grecję to jak na razie to chciałem. Straszą, to jest taki nowy straszak. Grecję to, jeżeli dobrze pamiętam, to chciał urządzić Tusk do spółki z Balcerowiczem i innymi akolitami, ponieważ to oni chcieli za wszelką cenę wprowadzić Polskę do strefy euro. Czym się zakończyło to dla Grecji? To widać gołym okiem. Nas ratuje właśnie to, że nie ma euro, że mamy własną narodową walutę, że możemy jeszcze w jakiś sposób regulować kursem. Własną politykę monetarną. Własną politykę monetarną, że również Polacy zarabiają w złotówkach i w związku z tym nie są jeszcze dramatycznie biedakami. Gdyby zarabiali w euro, to przeliczenie polskich zarobków na euro, w szczególności zarobków najniższych i emerytur, sprawiłoby, że ludziom zabrakłoby na jedzenie. Więc trzeba się zastanowić, kto Polskę właśnie do takiej sytuacji, w jakiej znaleźli się Grecy, chciał wepchnąć. My byliśmy przeciwni wchodzeniu, jesteśmy zdecydowanie przeciwni. Dopóki dochody Polaków nie zbliżą się do dochodów unijnych, dopóki strefa euro nie będzie strefą stabilną, a nie strefą pilnującą de facto interesów najbogatszych. Co w Grecji się wydarzyło? No, są zagrożone pieniądze banków niemieckich i francuskich, które zostały tam wpompowane. Oczywiście Grecy nie są bez winy, to nie jest naród ludzi pracowitych, którym chciałoby się tyrać tak jak Polakom. To są ludzie przyzwyczajeni do znacznie większych dochodów niż Polacy. Ale przede wszystkim strefa euro, kraje Europy bogatej północy są w tej chwili zatrwożone tym, że stracą banki, które tam inwestowały. Więc proszę się nie obawiać, Prawo i Sprawiedliwość nie powtórzy dla Polski scenariusza greckiego. Ten scenariusz to pan Balcerowicz i pan Tusk. Od kilku lat zapowiadając nieuchronność i konieczność wejścia do strefy euro, to oni planowali taki scenariusz dla Polski. Jeszcze tutaj odnośnie tej takiej topowej, odnośnie cały czas wciąż nadal tej afery taśmowej. Ja pamiętam taki obrazek po jednym z posiedzeń, kiedy ta afera wyszła na jaw, poseł Biernat wychodzący z posłem Lencem przed biurem premiera, odcinający się od osób, które te nagrano. Oni wyraźnie się odcięli. Tak odcięli się również grudziący parlamentarzyści. No teraz okazuje się, że poseł Biernat również był na tych taśmach. Jakby to ująć, czy są jeszcze jakieś zasoby osób, które, no bo też Prawa Sprawiedliwości nie ma na tych taśmach, to są różne sugestie. Parę słów można by na ten temat, jakby to pan to skomentował? No przede wszystkim na tych taśmach są politycy Platformy Obywatelskiej, zarówno działacze rządowi, ministrowie, jak i bardzo wielu posłów, również przedsiębiorcy, Kulczyk i inni, którzy różne deale z rządzącą partią próbują uskuteczniać i o nich rozmawiają. Wydaje się, że w Platformie już niewielu zostało takich, którzy nie mają czegoś za uszami, bo i rekonstrukcja rządu to są ludzie nowi, ludzie, którzy, no jak to się mówi, z drugiego szeregu. To były rekonstrukcje, zaraz się okazuje, że znowuż ta osoba, tak właśnie jak tu przytoczony poseł Biernat jednak był w tym klubie, taśma jeszcze nie wypłynęła na jaw, ale był nagrywany. Tak, przede wszystkim to, że Platforma nie chce tego wyjaśnić. Przecież były zapowiedzi Tuska, że sprawa afery podsłuchowej zostanie wyjaśniona. Nie na zasadzie, który kelner nagrywał jakim dyktafonem, gdzie były zainstalowane pluskwy, czy w bukiecie kwiatów, czy pod stołem, tylko o czym ci ludzie tam rozmawiali, jaki przekaz,
jakie myślenie o własnym państwie, własnym narodzie zaprezentowali. Koalicjant PSL Piechociński wręcz mówił, że jeżeli to nie zostanie wyjaśnione, to koalicja się rozleci, ponieważ PSL nie chce, by nieuczciwi politycy dalej sprawowali władzę. I co? Nic. Nie boją się państwo, że tam gdzieś jednak któryś z posłów państwa w cudzysłowie się zabłąkał i, no bo rozumiem, że posłowie nas się spotykają również z przeciwnych frakcji, no trzeba czasami różne sprawy obmówić, prawda, no mówić, prawda, praktycznie jest to niemożliwe, no a jednak może nie te kluby. Panie redaktorze, gdyby cokolwiek było na PiS, czy na kogokolwiek z opozycji, przecież to by było nagłośnione przez Platformę na zasadzie ubabrani są wszyscy. Wszyscy są kłamcami, wszyscy są ludźmi nieuczciwymi. Gdyby w szerszym kontekście na polityków Prawa i Sprawiedliwości były jeszcze jakieś haki, jakieś dowody przestępstw, to byśmy zgnili w kryminale. Zrobili państwo taki audyt, no bo partia musi być zawsze gotowa na każdą ewentualność wśród własnych posłów, czy tam ewentualnie nie bywa. Czy no nie będzie tu jakiegoś zonga? Nie będzie i wydaje mi się, że determinacja, którą od wielu lat Prawo i Sprawiedliwość pokazuje, nawet w sprawach bardziej błahych niż te, które są nagrane na taśmach, jest dość dostrzegalna, widoczna. Jeżeli ktoś popełnił błąd, jeżeli ktoś jest człowiekiem tym bardziej nieuczciwym, no to nie ma w naszej partii czego szukać. A jeżeli takie przykłady by były, to Platforma z PSL-em dawno by to wyciągnęły, służby specjalne by to wyciągnęły. Na tych ludzi, którzy działają w Prawie i Sprawiedliwości, szerzej w prawicy, nie ma po prostu haków, które byłyby nośne, które można by społeczeństwu sprzedać, oskarżając całą klasę polityczną. I to jest właśnie ten ból Platformy, że tam są kolejne nazwiska. Ponoć się dowiemy o następnych jeszcze kilkudziesięciu politykach Platformy, którzy mieli w nosie, by nie powiedzieć bardziej dosadnie, własne państwo i służbę społeczną, mówiąc o tym, że i kamieni kupa, i państwo jest wirtualne. Teraz to, co opowiadała pani wicepremier Bieńkowska na temat górników, gdzie ona ma górników, kopalnie i Śląsk. Wie pan, panie redaktorze, ja bym powiedział na to tak. Może nieładny język, którym się tam posługując, HK i tak dalej, to jest rzecz przykra i tak się nie powinno mówić, ale wielu z nas, ja również używam tak zwanej łaciny, jak się zdenerwuje. To nie jest dla mnie najważniejsze. No może parlamentarzyści powinni mówić ładnie, poprawną polszczyzną, nie używać słów powszechnie uznawanych za wulgarne, ale dla mnie to jest mniejszy problem, czy mniej znaczące. Ważne, co ci ludzie, kiedy ustępują hamulce, co ci ludzie mówią? Jeszcze raz powtórzę, gdzie mają własną ojczyznę, własnych obywateli? To nie może być rozgrzeszone.